10 najciekawszych odkryć 2017 roku. 10 Oumuamuap, czyli w języku hawajskim, przesłanie bądź wiadomość. Taką nazwę nadano asteroidzie odkrytej w październiku przy pomocy teleskopów umieszczonych na Hawajach. Przybyła ona z bardzo daleka, spoza Układu Słonecznego. Po raz pierwszy udało się zaobserwować w pobliżu naszej gwiazdy relikt po narodzinach innego systemu gwiezdnego. 9. W czerwcu znaleziono szczęki przedstawicieli Homo sapiens, których wiek określamy jako 300 tysięcy lat 100, starsze od najstarszych znanych nam szczątek. 8. Znaleźliśmy sposób na znaczne zwiększenie potencjalnego wieku przeżycia wcześniaka. W Filadelfii odbyto pierwsze skuteczne testy sztucznej macicy na jagniętach. 7. Komputer kwantowy Międzynarodowy Zespół Badaczy zaprezentował w lutym projekt zbudowania komputera kwantowego. Byłaby to supermaszyna o takiej mocy obliczeniowej, że przy jej pomocy stałoby się możliwe rozwiązanie wszelkich zagadek, na jakie napotkają badacze kosmosu. Rozwiązanie takich zagadek przy użyciu współcześnie istniejących komputerów zajęłoby tysiące lat. 6. Kryty w zeszłym roku w Chile nowy gatunek dinozaura. Jego odkrycie diametralnie zmieniło to, co wiemy o dinozaurach. Osobnik ten pochodził z grupy dinozaurów, której Wszyscy znani dotychczas przedstawiciele byli stuprocentowymi mięsożercami, a sam był roślinożercą. Numer 5. Fuzja gwiazd. W październiku astrofizycy zaobserwowali po raz pierwszy fuzję dwóch gwiazd neutronowych. Zjawisko to można porównać do niewyobrażalnie potężnych sztucznych ogni, z których powstaje wiele pierwiastków w otaczającym nas Wszechświecie. świecie. Między innymi złoto, platyna i ołów. Zjawiska tego rodzaju dały początek pierwiastkom, z jakich zbudowana jest nasza planeta. Numer 4. Odkrycie żywiących się plastikiem ciem. Chodzi konkretnie o pospolity gatunek Galeria Melonella. Odkrycie jego niesamowitych właściwości miało miejsce, podobnie jak w wielu przełomowych badaniach, z pełnym przypadkiem. Jak mówiła Guardianowi Frederika Bertocini z Narodowego Instytutu Badań Hiszpanii, larwy ćmy, zwykle używane jako przynęta dla ryb, wydostały się z opakowań w laboratorium i podziurawiły polietylenowe reklamówki. To skłoniło ją do współpracy z Uniwersytetem Cambridge i wyjaśnieniem tego mechanizmu. Numer 3. Wytworzenie nowej metody leczenia pląsawicy Huntingtona. W grudniu 2017 roku naukowcy z brytyjskiego University College London ogłosili naprawę uszkodzonego genu odpowiedzialnego za tę chorobę u pacjentów, wśród których zastosowali swój innowacyjny lek IONIS-HTTRX. Numer 2. Odkrycie fal grawitacyjnych. Jeden z największych naukowców wszechczasów zmienił pojmowanie fizyki głównie przez ogólną teorię względności. Był nim oczywiście Albert Einstein, która głosi, że siłą grawitacji wynika z lokalnej czasoprzestrzeni. Do września tego roku była to jednak wyłącznie teoria. Wtedy jednak trzy zespoły badawcze, niezależnie od siebie, zaobserwowały za pomocą nowoczesnych urządzeń emisję fal grawitacyjnych. Ich źródłami były czarne dziury i gwiazdy neutronowe, położone miliony lat świetlnych od Ziemi. Numer 1 Odkrycie metalicznego wodoru. O istnieniu metalicznej formy wodoru mówiło się w świecie nauki już w pierwszej połowie minionego stulecia. Jednak dopiero w styczniu udało się go otrzymać dwóm fizykom. Mowa o Isaacu Silverze, który usiłował uzyskać metaliczny wodór przez 45 lat pracy badawczej, a także o Randze Diazzi, którzy wyniki swojego eksperymentu opublikowali w czasopiśmie Science. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!